No więc od miesiąca crunchujemy, a dla tych, którzy nie wiedzą, crunch to jest taki specjalny moment w życiu produkcji gry komputerowej, gdzie trzeba pracować troszeczkę więcej niż zazwyczaj, żeby sprostać zarówno terminom, jak i swoim oczekiwaniom, jak i oczekiwaniom wszystkich innych. Pójdę się przygotować i możemy zacząć nasz kolejny update projektu Szczuro. Cześć, cześć, to ja, Łukasz. Sporo się całkiem ostatnio działo, ale to chyba najwyższa pora, żeby już wrócić do vlogowania. Całkiem prawdopodobne, że wiecie o znacznej większości rzeczy, które chcę wam powiedzieć. Mimo wszystko, prawda, warto sobie trochę poukładać wszystko, co się dzieje i tak dalej. Więc oczywiście pierwszą dużą informacją jest to, że nasze demo jest dostępne na Steamie. Owoc naszej 3-letniej pracy wreszcie osiągnął punkt, w którym jest absolutnie grywalny i można się nim cieszyć. Można wejść na Steama, pobrać darmowe demo, ograć je, napisać nam, jak się podobało i w ogóle wszystko, co z tym związane. To jest to niewątpliwie przełomowy moment w historii tego projektu. Jest to, do czego dążyliśmy od samego początku. I po bardzo długiej drodze i krętej udało nam się dotrzeć do tego miejsca, także jest absolutnie wspaniale. Drugim ważnym newsem jest to, że odpaliliśmy naszą zbiórkę na Kickstarterze, zbieramy pieniądze. Można tam wejść, przeczytać sobie całkiem sporo informacji o projekcie, o nas, o tym wszystkim, co się dzieje. Jest polskie tłumaczenie też tej strony. Trailer, który oglądaliście parę dni temu, też tam jest, ale jest jeszcze okraszony komentarzem z naszej strony. Jest to niesamowita szansa, żeby poznać wszystkie jaskiniowe stwory, z którymi pracuję. Aktualnie trwa festiwal Gier Steam, czyli możliwość zaprezentowania swoich gier szerszej publice poprzez livestreamy, poprzez eventy jakieś i tak dalej. No i właśnie słuchajcie, jutro o 20 czasu polskiego na Steamie będziemy robili livestream, będziemy ogrywać grę. Livestream będzie po angielsku, ale jest to dyktowane tym, że teraz już w zasadzie około połowy graczy naszej gry jest spoza Polski, a jakby wierzę w wasz angielski, a szkoda jakby tak dużo ludzi mogło w ogóle nie zrozumieć, gdybyśmy robili to po polsku. Ale spokojnie, spokojnie, myślę, że jeszcze jakiś live'ik sobie po polsku zrobimy, taki bardziej wewnętrzny. Chociaż tak naprawdę z drugiej strony, jak myślę o live'ach, to na naszym Discordzie jest tak naprawdę ciągle one trochę są, bo siedzą sobie ludzie na tawernie i udostępniamy sobie ekran, gramy sobie jakieś gry, albo nie wiem, śpiewają piosenki niektórzy, jakieś tak się rzeczy dzieją na tym Discordzie, także zapraszam bardzo. To jest fajne miejsce, gdzie właśnie można być bardziej na bieżąco, spędzać sobie czas z pozostałymi członkami naszej społeczności, prawda? Koty w grze zostaną rozpatrzone. A tak poza tym to jeszcze skorzystam z okazji i odpowiem na kilka pytań najczęściej pojawiających się, które do tej pory szumiały. Oczywiście największym pytaniem było, co z Gimperem? Czy Gimper dalej wspiera ten projekt? Czy Gimper się odciął od tego projektu? Czy Gimper ma w ogóle coś z tym wspólnego? No oczywiście znalazło się bardzo dużo ludzi, którzy wiedzą, że tak, bo on olał ten projekt, albo przestał im płacić. W ogóle moją ulubioną chyba pastą jest to, że Tomek jest programistą w projekcie Szczur. Tak, takie głosy krążyły. No więc jeżeli chodzi o Tomka, no to jest jedna z tych rzeczy. No stawiam, że widzieliście jego film, a jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam do obejrzenia, ponieważ mówi całkiem sporo o naszym projekcie, o wszystkim, co się działo i o tym, co się teraz dzieje. Więc kolejnym najczęściej pojawiającym się pytaniem było, kiedy premiera dema? No więc jakby premiera dema już za nami, a premiera pełnej gry to troszeczkę zależy od tego, jak potoczy się nasza kampania kickstarterowa, ponieważ jeżeli nie zbierzemy funduszy, to całkiem prawdopodobne, że nigdy. No ale jeżeli uzbieramy te pieniądze jakieś takie w tym chociaż minimalnym zakresie, prawda? No to w takim razie ta gra wyjdzie raczej w 2021. Aczkolwiek stawiam, że może też tak się stać, że będzie to 2022, ponieważ to jeżeli, po pierwsze, albo jeżeli świetnie pójdzie, albo jeżeli się okaże, że w trakcie chcemy to jeszcze jakoś lepiej zrobić i uda się na przykład jeszcze jakieś fundusze na to zdobyć. No, wiecie jak jest, z jednej strony jak najszybciej, no, z drugiej strony no, dobrze jednak, nie? Pytanie numer 3 jest następujące, czy gra będzie płatna? Tak, pełna wersja gry będzie płatna, aktualnie demo, które udostępniliśmy jest za darmo, to demo to jest to, nad czym pracowaliśmy przez ten cały czas i to jest pewne zwieńczenie naszego etapu podróży, ale pełna gra musi być płatna, jeżeli chcemy po prostu ją zrobić. Gdyby nie była płatna, nie moglibyśmy nad nią pracować,
nie mielibyśmy na to pieniędzy po prostu. Zresztą teraz można ją w zasadzie kupić na Kickstarterze, tak? Aktualnie cena gry to jest 12 funtów, czyli 60 zł. To jest prawdopodobnie też ta okolica cenowa, która będzie przy pełnym wydaniu. Raczej jeżeli w którąś stronę ta cena mogłaby się zmieniać po Kickstarterze, to raczej mogłoby iść tylko w górę, jeżeli uznamy, że to będzie ten kawałek gry, który jest wart podwyższenia ceny. Czy gra będzie na inne platformy? Bardzo byśmy tego chcieli. Na początku oczywiście skupiamy się na pecetach, ponieważ no, tak robimy tę grę, prawda? Ale no tak, ta gra by była super, gdyby była na przykład na Switcha. Na konsole zresztą też, na PS-y, na Xboxa jakby, no tak, fajnie było. Jeżeli będziemy mieli na to fundusze, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, no to z pewnością będziemy ją portować. Jakie będą wersje językowe? To jest dosyć często pojawiające się pytanie, ponieważ aktualnie w demie jest angielski dubbing tylko, ale napisy są zarówno po angielsku, jak i po polsku. No tak, bardzo chcielibyśmy, żeby był pełen voiceover taki dla, i to jest nasz pierwszy stretch goal zresztą, żeby był pełen voiceover w dwóch językach z profesjonalnymi aktorami. To by była naprawdę fajna rzecz. Tylko to, w jak dużej skali to zrobimy, zależy w dużej mierze od tego, ile pieniędzy będziemy na to mieli. Ostatnim pytaniem, które dosyć często się pojawia, jest, czy będziemy na innych platformach dystrybucyjnych, z wyjątkiem Steama. Ponieważ no tak, no aktualnie jesteśmy tylko tam, ale myślę, że w przyszłości tak, jak najbardziej. Ja bardzo chętnie bym na przykład, wiecie, zobaczył naszą grę na GOG-u, prawda? Jest to platforma bliska mojemu sercu, na której myślę, że szczur miałby swoje miejsce, prawda, też. No i tak naprawdę, słuchajcie, to by było na tyle tym razem. Przypominam, jutro o 20:00 wejdźcie po prostu na stronę Steama, na stronę naszej gry. U góry będzie livestream, na którym będziemy ogrywać szczura. Link macie w opisie, link do Discorda macie w opisie, soundtrack wyszedł, macie link w opisie. Także zapraszam, Kickstarter jest, macie w opisie, demo jest, macie w opisie. Zapraszam brać garściami i czerpać ile tylko się da. Pa, pa.